naszym, brzydko mówiąc, zasranym obowiązkiem jest to, żebyśmy w meczu z Będzinem po prostu zagrali dobre spotkanie, żeby pokazać kibicom, że zależy nam na tym, żeby zdobyć medal dla Lubina. KS Kuprum Mundo Lubin kontra MKS Banimex Będzin. Tak wygląda para, która będzie biła się o brązowy medal pierwszej ligi siatkówki mężczyzn sezonu 2013-2014. Znawcy tego sportu typowali wyżej wymienione ekipy jako finalistów zaplecza plus ligi. Jednak jak to mówią, sport jest nieprzewidywalny i wszystko może się zdarzyć. Zawodnicy mieli trochę czasu na kalkulację własnych błędów i przemyślenia. Choć łatwo się mówi zapomnieć o tym, co było, to tak naprawdę tego faktu nie da się zbyt łatwo wyeliminować z głowy sportowców. Liczyliśmy jeszcze przed środowym meczem, że to będą te mecze u nas i fajnie by było, ale to już było. I teraz ciężko powiedzieć, bo i my, i Będzin byliśmy takimi faworytami i my powinniśmy być na miejscu Wyszkowa i Siedlec, no tak wyszło. No na pewno teraz też te mecze półfinałowe z Wyszkowem pokazały, że zagrywka jest kluczowym. Zresztą na świecie teraz zagrywka decyduje o meczach. No, tak, jak zagrywasz, to wygrywasz. I ten piąty mecz to pokazał. My nie zagrywaliśmy, oni zagrywali i wygrali. Nic specjalnego nie pokazali, a wygrali. Więc my pojedziemy do Będzina i na pewno zaryzykujemy tą zagrywką, bo już do stresania nic nie mamy i możemy się pocieszać tylko brązowym medalem. Myślę, że jest momentami to żal bardziej. Mamy teraz tydzień na to, żeby się pozbyć tych negatywnych emocji, bo wiadomo, był mecz, piąty mecz, rozjechaliśmy się na święta, nawet między sobą nam nie było za bardzo jak popłakać, że tak powiem. Także myślę, że w tym momencie to jest takim bardziej głównym uczuciem jest żal tego, że bo chcielibyśmy w finale być. Wiadomo, że każdy ma swoje ambicje sportowe i uważamy, że jesteśmy zespołem, który powinien być w finale na pewno. Nie ma już co myśleć o tym przegranym półfinale z Wyszkowem. No stało się, czasu nie cofniemy. Teraz trzeba się skupić na tych nadchodzących meczach. Na pewno będą to równie ważne mecze, ponieważ mimo wszystko mamy jeszcze do wywalczenia krążek. Nie takiego koloru, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale mimo wszystko medal i na pewno do tego meczu podejdziemy na maksa skoncentrowani i będziemy chcieli wywalczyć to trzecie miejsce. Każdy bardzo tak osobiście podszedł do tej porażki, bo indywidualnie. No, męska rozmowa czasami się przydaje, a czasami bardzo dużo takiej czystej matematycznej analizy. No, my ten playoff przegraliśmy, jak ktoś matematycznie do tego podejdzie, to praktycznie zdobyliśmy tyle samo punktów, co Wyszków, bo zdobyliśmy, tak brzydko mówiąc, w playoffie po 10 punktów, a przegraliśmy te 5 spotkań jednym setem. Tak? Ktoś powie, że przegraliście i tyle. No, ja się z tym zgodzę. No, w sporcie najważniejsze jest zwycięstwo, a pozostałe rzeczy to szczegóły. Nikt nie patrzy, jak trenujemy, nikt nie patrzy, czy pracujemy, nikt nie patrzy, czy mamy wolną halę, czy nie, tylko po prostu każdy oczekuje zwycięstwa. Ja się z tym w 100% zgodzę. Nie wygraliśmy piątego meczu, walczymy o trzecie miejsce. Myślę, że ta porażka na długo zasiądzie w naszej pamięci. Wielkimi krokami zbliża się pojedynek o brązowy medal fazy play-off. Lubinianie zmierzą się w nim z ekipą Damiana Dacewicza. Teraz to ciężko mi powiedzieć, czy to będzie nie z faworytem u siebie, czy my tam jedziemy. To będzie jedna wielka loteria i mówię, dyspozycja dnia i dany dzień pokaże, kto będzie lepszy. Na pewno w zasadzie już każdy zespół w pierwszej lidze jest końcówka sezonu, także się znamy, ale z Będzinem sparowaliśmy, graliśmy puchar w lidze, wiadomo, także no wiele razy ze sobą graliśmy. Czy dyspozycja dnia to może bardziej w takim piątym decydującym meczu, tak jak to miało miejsce z Wyszkowem na przykład, ale myślę, że jeśli to będzie 5 spotkań, no to chyba powinien wygrać lepszy. Pierwszy raz nie startujemy w roli faworyta, bo jest to zespół niby wyżej rozstawiony od nas po sezonie zasadniczym, także zobaczymy, może lepiej nam się będzie grało z teoretycznie lepszym przeciwnikiem. W zasadzie my tak trochę falowaliśmy przez cały sezon i akurat na dole tej sinusoidy w piątym meczu najważniejszym z Wyszkowem wyszło nam, tak jak trener wczoraj podsumował, przyjęcie i zagrywka.
Czyli no faktycznie, no wydaje się, że to, bo to nie ma co mówić teraz o Będzinie, to są najważniejsze, jak ktoś dobrze zagrywa, to z każdym może wygrać, no można wygrać z zespołem dużo nawet lepszym od siebie w innych elementach, także no na pewno liczymy na to, że wiele razy mecze rozstrzygaliśmy dobrą dyspozycją na zagrywce i na pewno z Będzinem nam to pomoże. Banimex to zadziorny rywal. W rundzie zasadniczej Lubinianie na wyjeździe przegrali 2-3. Na własnym terenie pogonili jednak kota rywalom i wygrali 3-0. Na hali Łagisza Lubinianie pojawili się jeszcze w ramach Pucharu Polski. Wszystkie te mecze stały na wysokim poziomie, a sami zawodnicy zostawiali na parkiecie sporo zdrowia. MKS Banimex Będzin zakończył rozgrywki na pozycji lidera. Oznacza to, że pierwsze dwa spotkania podopieczni Pawła Szabelskiego rozegrają na wyjeździe. Czy twierdza Łagisza, jak to mówią kibice Będzina, będzie sprzyjała Lubinianom, czy też nie? Ciężko powiedzieć, bo wydawało mi się w środę, graliśmy tu sobie, że dla Wyszkowa powinna być hala, a już kolejny raz pokazało to, że jednak nie było. No i tak samo uważam, że będzie nie może być. No dyspozycja dnia, jeżeli my będziemy zagrywać swoją, na swoim poziomie, no to im nawet hala i ani Banimex nie pomoże, więc mówię, to będzie dyspozycja dnia. Rywale miedziowych dokonują ostatnich kalkulacji i rozpoznania przeciwnika. Jednak tak naprawdę w tych pojedynkach będzie liczyła się zarówno dyspozycja dnia, jak i indywidualne umiejętności każdego z zawodników. Receptą będzie więc twarda gra i nieoglądanie się za siebie. Na tym etapie już nie mają nas czym zaskoczyć, bo rozegraliśmy dwa mecze w sezonie zasadniczym, rozegraliśmy również z nimi dwa sparingi. Myślę, że bardzo dobrze się znamy i ciężko będzie wymyślić coś, czym można by zaskoczyć przeciwnika. Już nie możemy patrzeć na rywale, oni tak samo przegrali ten półfinał jak i my, byli wyżej jeszcze ustawienia, przegrali z czwartym miejscem. Tutaj więcej moim zdaniem odegra psychika niż same umiejętności siatkarskie, bo te umiejętności mamy na bardzo zbliżonym poziomie, bazujemy na bardzo doświadczonych zawodnikach, a proszę zwrócić uwagę, że wielu z nas zostało zweryfikowanych przez tą ligę, przez dużo młodszych zawodników, przez dużo mniej znanych zawodników, a przez może bardziej głodne gry. Ja tutaj mówię, chcemy wyjść na parkiet, zagrać dobre spotkanie, ale na pewno z tyłu głowy każdy z nas będzie miał ten piąty przegrany mecz. Mam nadzieję, że jak najszybciej się od tego otrząśniemy, bo tak jak wspomniałem, naszym obowiązkiem jest dobra gra i naszym obowiązkiem jest dobre reprezentowanie tego klubu. Ten tydzień służy temu, żeby już do końca się wyzbyć z tych, powiedzmy, negatywnych emocji, zagrać jak najlepiej i walczyć o brąz. Należy ponownie wspomnieć o lubińskich kibicach, którzy organizują wyjazd do Będzina. Za każdym razem miedziowi mogą liczyć na swoich wiernych sympatyków. Nawet w obliczu porażki jej przyjęcie jest nieco lżejsze, kiedy w świadomości każdego z zawodników jest uśmiech na twarzach wiernych ludzi na trybunach. Ci wszyscy, którzy nie mogą udać się za Kuprum do Będzina, na pewno zasiądą przed komputerami, aby śledzić relację na żywo. To jest bardzo fajne właśnie, bo i wyjazd do Wyszkowa bardzo daleki, to jest ponad, żebym nie skłamał, no około 500 km, a i tak nasz kibica tam przyjechał i nas wspierał. Także my się próbujemy odwdzięczyć najlepiej jak potrafimy. Przegraliśmy też ten półfinał, ale też nie było tak, że nie walczyliśmy, nic nie robiliśmy, bo 5 spotkań, no to wiadomo, że musiała być walka. Może tam zadecydowała jakaś słabsza dyspozycja, ale staramy się jakąś przynajmniej walką odwdzięczyć. Jak nie mamy dnia, to przynajmniej walką odwdzięczyć się za to, że zawsze jesteśmy wspierani przez kibiców i liczymy, że Będzinem będzie tak samo, że będą nas wspierać. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy razem i stworzymy niesamowitą atmosferę ku temu, żebyśmy zdobyli ten najniższy kruszec krążka. Trzymajcie za nas kciuki. Chciałbym zaprosić, bo to będzie też dość ważne święto dla Lubina, bo jakbyśmy udało się zdobyć ten brązowy medal, to jest kolejna zapisana karta w historii. I chciałbym wszystkich sympatyków siatkówki zaprosić przed monitory, bo najprawdopodobniej to będzie przez internet pokazywane i trzymanie bardzo mocno kciuków, a my zrobimy ze swojej strony wszystko, żeby tam wygrać przynajmniej jedno spotkanie i później tutaj te dwa widowiska, dobrą siatkówkę pokazać kibicom. Wiemy, że kibice są zawsze z nami, czy jest dobrze, czy jest źle, zawsze mamy ich wsparcie. Bardzo nas to cieszy, na pewno w trudnych momentach dodaje to skrzydeł i motywuje do jeszcze cięższej walki, bo oprócz zwycięstwa dla siebie,
dla klubu, możemy jeszcze grać i zwyciężać dla naszych kibiców. Serdecznie zapraszamy również na te mecze w Będzinie, które się odbędą. My ze swojej strony trzymamy mocno kciuki za nasz lubiński zespół i życzymy powodzenia na hali Łagisza.